Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana Kąpa. Ja jestem Pobelus, to jest kolejny odcinek Car Trader Simulator i proszę Państwa mamy tutaj takie oto opłaty od razu na wstępie. Eee, natomiast kontynuujemy słuchajcie naszą misję. Mamy przyjść osobiście tutaj w ten konkretny punkt i no i dodatkowo musimy sprowadzić jeden samochód jednym kierowcą na jednej lawecie. I to jest samochód... W... W dowolnym stanie, dowolny samochód. O, aukcyjka, proszę, elegancko tutaj, zaraz się będziemy tłuc o ten... O, z Polski ktoś. E, o ten samochód. A tam, kurde, Polandia. No pa, no. I, 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 i tak też jest, dobra. E, Duitsch Wogen kupiłem. Duitsch Jakiegoś rzęcha. No ale dobra, no niech i tak będzie. Yy, czy ty masz coś na sobie? Nie masz nic na sobie. Dobra, to ty śmigaj po ten wóz. Proszę uprzejmie. A my zobaczmy, co tu się dzieje. Tu się dzieje tak, że mamy trochę pojazdów. O kutwa. Yy, jak, to, jak, to, jak to się stało, że tutaj nie naprawione jakieś fury są? Dobra, tego niech naprawia. Le Leosiu, za 3600. O, kuźwa. No dobra, trudno, ale może jakoś na nim zarobię. Eee, w porządku. Co tu, się, co tu się dzieje? To do kasacji, tam złomowisko. Ja już chyba złomu nie będę brał, słuchajcie, bo ja widzę, że za każdym razem, kiedy naprawiam złomem. Yy, to później jest problem właśnie z, yy, z tym, że wszyscy mówią, że to rzęchy. A jak naprawiam za gotówę, no to nie mówią. Więc yy, takie tutaj chocki klocki są. Jeszcze tam były jakieś komentarze, słuchajcie, pamiętam, że, że dlaczego nie reklamuję biznesu? No, ma czasami reklamuje, no. To, to, to... To tak samo jak nie reklamuje kanału. No, rozwija się organicznie, nie? Kurde, <grywa> Dobra, już nie chcę tego, bo mi się nie opłaca. E, dobrze. E, ruszamy tyłek tym pabelusem stryk. I niech on tam idzie osobiście. Natomiast co ja bym mógł tutaj ogarnąć? Co ja bym mógł tu ogarnąć? Ciężko stwierdzić. E, jedna laweta, kuźwa, jeden kierowca. Wiecie co? Proponuję, żeby może wziąć yy, tego czarnego. O. Może być. I synku upuść się. I śmigaj tu. Teraz zobaczymy, o co tam się rozchodzi. A, ten musi na około? Czemu tu? O. Drogi nie miał skubany. Dobra, i jesteśmy. Race Organizer. A, dobra. E, witam, czy chciałby pan wziąć udział w wyścigu? E, tak, gdzie mogę zaparkować swój samochód. Pana samochód? Przepraszam bardzo, ale będzie pan musiał pojechać jednym z naszych samochodów. To dziwne, że nikt panu e, tego nie powiedział. A. E, nie mam mowy, kupiłem ten samochód z przeznaczeniem wyłącznie na wyścigi i będę nim jechał. Dobra, albo... Och, okej. Okay. Wygląda na to, że nie mam wyboru, albo weschnięcie. W porządku, ale chciałbym najpierw je zobaczyć. Możesz mi pokazać ten samochód. ale no, właśnie. A no, właśnie. Hmm. Ale to jest organizator tych wyścigów. E, Czyżbyśmy mieli jakieś podejrzenie tutaj, e, tutaj, że mogą nam dać jakiś samochód, który był modyfikowany pod kątem wysadzenia nas w powietrze albo uszkodzenia hamulców i tak dalej. Mogłoby się tak okazać, słuchajcie, więc nie ma mowy. Reputacja 5, dobra? Cóż, niech zostanie tutaj. Jest wciąż trochę czasu, zanim wyścig się zacznie. Póki co, życzę miłej zabawy. No, i widzisz, gościu. Bardzo mi przykro, proszę pana, ale stało się coś, ale coś stało się z pańskim samochodem. Nie wydaje mi się, że będzie pan w stanie go użyć. Ale proszę się nie martwić, zapewnimy pana odpowiedni zamiennik. Pa! Jaki kuźwa. No właśnie. Oczywiście, że coś się stało z moim samochodem. Cóż, nie mam już wyboru. Czy możemy już startować z tym wyścigiem, zanim stanie się coś jeszcze? Oczywiście, życzę powodzenia. No ale coś mi się wydaje, że to celowa robota tutaj, kuźwa. A no właśnie. Proszę pana, co się stało? Co się stało? Serio mnie o to pytasz? Jeśli chciałeś mnie zabić, mogłeś mnie po prostu zastrzelić. Co to cholery jest z tym samochodem? A mówiłem wam, kogoś wam mówiłem. Przepraszam, ale nie wiem o czym pan mówi. Musi pan być w szoku. Oczywiście, że jestem w szoku. Próbowałeś mnie zabić. Dobrze, że byłem ostrożny. Czułem, że coś jest nie tak. Niech się pan uspokoi, proszę. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Auta czasami się ps psują w trakcie wyścigów. Oczywiście, oczywiście, ale wezmę jednak tego. Upewnij się, że został sprawdzony lepiej niż wy byście to zrobili. Do widzenia. A, kurczę. O, Kenji Celebra otrzymałem. A to jest ten? To jest ten uszkodzony? Hej, możesz... A, jeszcze z ZLM jakiś, dobra. Dobra, co tam? Hej, możesz po mnie przyjechać? Jest jeszcze jeden samochód, który musimy też zabrać. Jasne, zaraz tam będę. Dobra. Muszę wrócić do siedziby. Dobra, posiadaj jeden samochód. kuźwa ty czulu. Samochód wyścigowy, dowolny stan. Eee, posiadaj jeden samochód, samochód wyścigowy, dowolny stan. No dobra. A ten sobie co? Sam Kuźwa wraca? Ty, a gdzie jest? M Aha, dobrze. Musimy najpierw tego tu odebrać. A możesz mi powiedzieć, czy ty jedziesz do siedziby. Dobra. A ty może byś ruszył tyłek już do garażu tutaj. Tam przysypia <noise> I takie tuchoskie, loskich Słuchajcie chcieli nas wykończyć Kuźwa no Takie rzeczy Bo tak się nie godzi Pabelusa, To nie wiedzą kuźwa na kogo oni się porwali Ale dobra Dobrze trzeba po chłopaków dzwonić Nie będzie tam kuźwa Niemiec Pluł nam w twarz No i dobra I zobaczmy tego tutaj z powrotem. A to już od razu Paula niech się nim zajmie. Tylko ja jeszcze sobie sprawdzę, czy tutaj wszystko jest e, ładnie ogarnięte. Tu mamy 0, tu mamy 0. Tu mamy 0. A tu musi się zająć. No i dobra. To byśmy mieli. E, no, dawaj, dawaj. Ok. I... Aha, i to był ten sportowy. Dobra, to jeszcze tego muszę odebrać. No dobrze. To może by coś sprzedać. Hugo. Mhm. Mm <laughs> mhm. Mm Dzień dobry. Ja bym chciał kupić samochód sportowy. Trzeba sedana Hugo szuka. No dobra. E, jakim kolorze? W czerwonym. To może tego by przemalować. Zakieruj. I od razu go tam pyk. O! O, jakiego Wartburg wygląda? No i gitara, o to właśnie chodzi. Czy silnik jest w idealnym stanie? Oczywiście. Nie zdążyłem tam licytnąć. <grych> Czy silnik ma uszkodzenia? Jakie uszkodzenia? Panie starszy. Przecież jak pan ruszy tym samochodem, to panu szczęka w wypadnie, kuźwa, to, 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 to jest, wiecie, pan, to, kuźwa, to nie są tanie rzeczy. Ale nie wiem, czy z emerytury, to... No dobra, spróbujmy. Nie, no to ja już tak przypuszczałem. No dobrze, weźmy może trochę... O, no to dziadek zainwestował, dobra. Niech i tak będzie. Interesy z panem to... to chudno no ba... Ja wiem co doradzam. Wracamy do garażu tymi naszymi tutaj, z tymi naszymi pojazdami. Dwa pojazdy, w tym jeden taki fajny. Dobra, handlujemy dalej. Olga. Mhm. Olga by chciała różowego suwa w manualu. Alfieri najlepiej. E, Alfieri to ja na początek, na początku miałem tylko raz i więcej już kuźwa nie widziałem tego. E, dobrze, zobaczmy. Na różowo różowego suwa, ja pierdzielę No dobra, no niech będzie, no jakby. Jak dziewczynka chce, to jej będziemy bronić, nie? Dobra, czy samochód był naprawiany? Tak, był naprawiany Dobra, te już mi się nie opłacają Yyy, no tak, znowu wydatki, no Czy przednia lewa szyba ma uszkodzenia? Jakie domu szkodzenia, Kuźwa? Słyszaś Czy mamy jakąś zniżkę dla księżniczek? Oczywiście. Taką. A, bo to jest kradziony wóz. OK. 44 tysiące. 000... <kłysy> <kłysy> yy... Może takiej zaproponujmy? No i łyknęła. Jak to księżniczka? Dobra yy, Wyładujmy to, co my tu mamy O, masz hmm. Mój mechanik powinien sprawdzić ten samochód Powinienem przekazać ten samochód na policję eee, Praworządność to my mamy na setkę Kuźwa. No Ale czym ja się będę ścigał? Dobra Teraz musimy na oficera czekać. Tośmy długo nie czekali. Dobra, czekajcie, bo. Pytanie, czy on nam zostanie tutaj? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Panie oficerze, mam samochód z wyścigu. Pomyślałem, że może chcielibyście na niego rzucić okiem. Może dowie się pan, dlaczego prawie zginąłem. Słyszeliśmy o pańskim wypadku. Bardzo nam przykro, że tak się stało. Niech pan przywiezie ten samochód i zostawi go nam. Tak, taki był plan. Zostawię go tam niedługo. No i dobra, no i elegancko. Eee, Spróbować samochód wyścigowy w dowolnym stanie. Dobra, no to dobrze, że mój mechanik się nim nie, nie zajmował. Eee, natomiast my sobie tutaj tego kierowcy użyjemy, który i tak się opierdziela od e, jakiegoś dłuższego czasu. Niech tam go zawiezie. Ale zaraz, moment, bo to na lawecie ma być, tak? Ja. Wróć kuźwa. Wracaj tu. Ty nie, nie masz lawety. Hmm. Ja muszę kupić więcej tych lawet, bo. No bo tak. Natomiast tak na dobrą sprawę to ja sobie pomyślałem, że po co mi więcej lawet? Jedna taka wielka wystarczy. A to się okazuje, że później mi zadań nie zalicza, bo to musi być na lawecie, nie? No, i teraz hop, ciup jedziemy. Dobra. Zobaczmy, co tam możemy jeszcze schandlować, słuchajcie. Rubin, o, kurczę. Mm -hmm. Ten by chciał kenji. Różowego suwa, ale on? No, dobra, powiem szczerze, łatwo nie będzie. No dobrze, jego suwy interesują. O, kenji, proszę bardzo, jeszcze na różowo mu przemalujmy. To w ogóle będzie podjarany chłopaczyna. Tak. I aż cztery kropeczki. Nice, o, ładnie. Czy silnik jest w idealnym stanie? No, oczywiście. E, ja się nie zdziwię, jak zapytać, czy mamy zniżki dla księżniczek, kuźwa. Hmm. Dobra. Zaraz, kuźwa, zadzwonię, spokojnie. Przecież ja tu teraz biznesy kręcę. A, to też jest ten kradziony. O, tak ci zaproponuję. Ale tutaj to pyskujesz, nie? na OTO AUTO chodzi po 100. aha, hmm. A tak? Dobra, poszło Okej, okay, zobaczmy No już dobrze, a z tobą nie, nie są fajne no. O, uh -huh. dzwoni oficer Mam dla pana złe wieści. Ktoś naprawdę nie chciałby pan ukończył ten wyścig. Nigdy wcześniej nie widziałem samochodu, który ktoś tak u mnie zepsuł. Mówiłem. To, był zbyt, to było zbyt dziwne na przypadek. Co mam z tym teraz zrobić? Jest zbyt wcześnie, by cokolwiek powiedzieć. Może pan dalej robić swoje i zobaczymy, jak sprawy się potoczą. Na ten moment to powinno wystarczyć. W porządku. Miejmy nadzieję, że nikt nie spróbuje mnie tym razem zabić. No i teraz co? A, musimy poczekać jakiś czas. Yy, dobra, ja bym tym samochodem wrócił i go jednak naprawił, wiecie? Mogłem tutaj, ale. Ta tutaj Leoś to sobie nieźle radzi. Yy, dobra. Handlujemy dalej. Leslie. Mm -hmm. Leslie chciałaby suwa w kolorze morskim w dieslu yy, i z manualną skrzynią biegów. No to musimy popatrzeć. Co my tutaj mamy? No widzę, że łatwo nie będzie, ale... O, oh, wow. Podczas festiwalu przejechałeś się na diabelskim młynie. Będąc na szczycie, dostrzegłeś opuszczony samochód i najwyższy czas, aby ktoś się nim zajął. Eee. Po jaki, kurna, dostaliśmy taki samochodzik ekstra. Ej, to poczekaj chwilę, bo ty masz lawetę. Jedź po niego. Eee, nie mam suwa. A sedana pewnie nie będzie chciała. Dobrze, to. To ja podziękuję. Mm -hmm. Lorenz. Chciałby wana, benzynie, białego i manualu. Dzień doberek. Czy mamy na stanie wana. Mamy. I nawet możemy go przemalować na. A on już jest chyba biały, nie? Tak. No to ciśniemy. Kuźwa, poważnie? Dobra, to ci tego przemaluję na białego. A tamten nie był biały? Tamten chyba był biały. Dobra, masz tego. Masz cztery kropki. Van to to nie jest. Czy ten samochód jeździ? Na płozach. No. Czy jesteś pewien, że przedni lewy hamulec jest w dobrym stanie? Oczywiście. Jak się wymieni klocki i tarcze. <laughs> Czy tylne światło wygląda dobrze? Tak. Jak się zdrapie gówno z odblasku. No, i w końcu konkrety. Dobra. a to też skradziony. Dobrze. To tak. Ja pierdzielę łychnął normalnie. Kuźwa nawet się nie targował. Orzesz, ty, synu. 160 tysięcy, słuchajcie, na naszym koncie bankowym. Dobrze, bardzo ładnie, to mi się podoba. Eee, to nie ten kierowca, ten weź tam, synku. Wyładuj się i naprawmy go. Niech, niech Leoś przy, przy, przy nim pomajstruje. 1224 eee, dolarki mnie to będzie kosztowało, ale przynajmniej będę miał pewność, że to mój mechanik i że to ładnie zostało elegancko naprawione. Także takie tutaj oto są rzeczy. Yy, no i co? Jakieś malowanko by się może przydało. O, nie, nie, to nawet bez malowania. Kurde, nie pogadasz. Kenji z Tylko, żeby go cholera przez przypadek nie sprzedać. Yy, bo to różnie może być. Tutaj mamy co? Suwa. Yy, 6%, Leoś. Ja pierdzielę, co tak drogo kuźwa? 6% tylko uszkodzeń. To takie drużyzny. Mhm. Uh -huh. Już kurde dzwonią. Dobra, zobaczmy. Kto tam czego chce? O John. Mhm. Uh -huh. Dzień dobry, szanowny panie. Nazywam się John, jestem dziennikarzem. Wiem, że musi pan być zajęty ostatnimi czasy, ale bardzo byłbym wdzięczny za kilka słów na temat pana wypadku. No i teraz, nie mam nic do powiedzenia. To był wypadek, jak sam powiedziałeś, i nie dzwoń do mnie więcej, albo. Cóż, w tym momencie nie za wiele mogę powiedzieć. Podejrzewamy, że ktoś pozwala... Rozwala, przepraszam, samochody wyścigowe celowo. Kto i czemu, tego nie wiemy. Dobra, jedziemy z grubej rury. Praworządność 10, dobra. No i co, Johnny? Czy w takim razie to prawda, że współpracuje pan z policją? Tak, ale naprawdę nie wiemy niczego więcej w tym momencie. Rozumiem, to powinno wystarczyć. Cieszę się, że... Że się pan zgodził na rozmowę miłego dnia. Coś mi śmierdzi ten Johnny. No dobra, musimy poczekać jakiś czas. My w tym czasie możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj na aukcjach na rynku i czy możemy coś fajnego kupić. Tu mamy Henry Pony, Kupę. Dobra, mogę. No taka średniawka tutaj, jeżeli chodzi o opłacalność, ale. Niech tak będzie. Sedan różowy to, to samo, co z tym kupę. I dalej. Dalej to już mi się widzę, nic nie opłaca tutaj. O nie, opłaca mi się, tego suwa. Dobrze. Też skupujemy. No i gitara. no. I, i Czegoś tam czegoś tam cięć więcej. Dobra. Elegancko i subcio. I teraz wysłać. Lawetę, e, dobra, ta jest pusta, więc elegancko i śmigamy, od góry zaczniemy, tam śmigniemy, zgarniemy tego, zgarniemy tego, a potem tego, żeby nie jeździć z tym przez całe miasto, nie, bo to trochę bez sensu, a tymczasem zobaczmy, co tam dalej by się działo, aha, a ja tu kuźwa za, za dużo miejsca to nie mam, dobra, może w tym czasie to coś sprzedamy, o, tylko nie, nie ten sportowy, Mhm. Mm Aha, hatchback yy, Hybryda Cyjan w manualu. No, Okej, okay, można i tak. W innych salonach samochody hatchback były strasznie drogie. A myśl, Kuźwa, że tu będzie taniej? Kolor Cyjan. No dobra, no takie to. Aha, on był Cyjan, Kuźwa. No dobrze, musisz mnie jakoś przekonać. Ja cię przekonam, podwyżką ceny. Dobra, a dlaczego miałbyś kłamać? No też się zastanawiam. No ale okej, okay. ten się tutaj ładuje, więc bardzo dobrze. Tu W tej aukcji uczestniczymy. Może się uda kupić, no? No, 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 no. Nie elegancko, bardzo dobrze. Eee, dobra, powiedz prawdę. Jaki upierdliwy ty. No, elegancko. W jakiej cenie jest ten samochód? To też kradziony. Patrz kurde, normalnie. Takie oto rzeczy są. Dobrze, i co my tutaj mamy? 117 tysięcy, 000... dobra. Eee, teraz tak, ty przejeżdżaj po tego tu. Uh -huh. A pan by chciał kupę. Niech pan robi. To panu broni. To jakiś taki trochę mini. Dobra, tylko że on chce żółtego. O. Co jest? Czemu go nie mogę polakierować? A, bo to jest ten mój Kenji, jasny, dobrze, nie mogę zmienić koloru. Aha, dobra, ale tutaj mogę. To jest liby sedan, ale jak będzie żółty, to może mu się spodoba. O. Elegancko, proszę uprzejmie. Dobra, ten już się załadował, to możemy teraz go puścić tutaj. O, czy silnik jest w idealnym stanie? Nie, był majstrowany. Wszystko, wszystko jest, tylna maska. Mhm. No dobra, gościu, wszystko jest ładnie. No, Co, co, co ci się tu rozchodzi jeszcze? Ja, o, jak? O, to, 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 mi, to, mi się, to mi się podoba. A on też był kradziony. Cholera jasna. Albo i nie był. <grym> tak bym ci to sprzedał. Kuźwa ktoś dzwoni. No proszę. To o wiele za dużo. Yy, dobrze. No już niech będzie moja strata. Ok. No i dobra. Tutaj się samochód ładuje. Tutaj jeszcze jeden do załadowania. Elegancko. Proszę Państwa. Na dzisiaj tyle. Wiem, że ktoś dzwoni, ale odbierzemy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.